Dobra, ludziska. Krok po kroku. Tu jest zamontowane, mam baterię, tutaj mamy ten. Tu mamy kabel, który trzeba zamontować z przodu. Jak widzicie, z przodu, tak jak macie, z przodu. Nie? Co robić? Ja dopiero za którymś razem. Macie tu takie te. O, widzicie? Możecie odciągnąć. Warto sobie wziąć się odciągnąć od tych noska. O, dokładnie pokazuję wam. O. One się same wychodzą. To jest u nas za trzaski. Widzicie? I kabel się montuje dokładnie w tym miejscu. Dopiero obczaiłem, kurde, w którym miejscu i jak ma być. Nie wiem jeszcze, jak tu przylotać sobie, kurde, kabel. Ale pomyślę. I po co są jeszcze takie tutaj. Ale ogarniemy sobie. Dobra. Czy może za dużo kabla? Dobra. I później z powrotem. Co mamy robić? Z powrotem zakładamy. To luźno wchodzi. O, czekajcie. Kurde, ciężko samemu. Ale dobra, weźmy tak, zrobimy. Dobra. Zaczynamy wkładać dziurki. Jak w dziurki wsadzimy, to jest chyba na magnes nawet. Tak mi się wydaje. Bo tak, kurde, łatwo wchodzi. O, samoczynnie wchodzą. I nie trzeba daleko. One samoczynnie łapią. Tylko najgorsze jest u góry. Trzeba docisnąć sobie ten do góry pasek. Ten, który mamy tutaj. Żeby weszło tutaj. One też chodzą, jak widzicie. Że można sobie je wyciągać i tak dalej, nie? Nic się nie dzieje. Na luzie. Na razie folijki nie zdejmuję. Nie chcę na razie, bo nie wiem, kiedy zagram. Dobra, dalszy ciąg. Kabel już sobie połączyłem. Lecimy po kolei. To jest przedłużacz zasilający. Zasilający przedłużacz podłączamy do takiego czegoś. Muszę wam tak pokazać, bo nie mogę się za bardzo schylać. To wygląda tak, z prawej strony tu macie znak HP, po lewej stronie macie dziurkę, żeby ładowania. I użyłem dwóch końcówek, jedna USB, druga jest na ten, takie kurde jak kiedyś były w drukarkach. Dobra, nie pamiętam jak ona się fachowo nazywała, mniejsza z tym. I co mamy zrobić? Komputer włączyłem, podłączę je, sprawdzę tylko na szybko i tyle, nie? To będziecie filmik mieli oddzielny, powinienem zrobić z komputera, ale nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy.